Problem zaczyna się w momencie, w którym ktoś zaczyna za dużo pić. Kiedy dostaje sygnały, że to jest przekracza ilości, zaczyna zachowywać się po alkoholu w sposób, który jest nieakceptowalny, kiedy zaczyna mieć na drugi dzień problemy na przykład zdrowotne, albo z koncentracją uwagi, albo na przykład z przypomnieniem sobie tego, co się wydarzyło poprzedniego dnia. No ale przede wszystkim wtedy, kiedy też te ilości są jakby przekraczane, te dawki alkoholu, które są traktowane jako, powiedzmy, picie o niskim ryzyku szkód. Zwykle po pierwszych dawkach alkoholu mamy takie poczucie rozluźnienia, jakiejś błogości, że jest miło. Tak? Zresztą używamy alkoholu z bardzo różnych powodów, no, głównie do zabawy, do tego, żeby właśnie się, nie wiem, zrelaksować, czy jakoś poczuć odmiennie. No ale w miarę picia często widzimy, że alkohol zaczyna nam hamować różne funkcje. Tak? Zaczynamy bełkotać, na przykład mamy trudności z wymową, z chodzeniem. Tak? Różnie to nazywamy, alkohol idzie nam w nogi albo uderza nam do głowy, ale w każdym razie generalnie alkohol powoduje, że wyhamowują nam różne funkcje. Jako Polacy jesteśmy narodem, który pije dużo wysokoprocentowych alkoholi, choć powoli zaczyna się to też zmieniać, jeżeli chodzi o pokoleniowość, tak, że starsze osoby piją więcej wysokoprocentowych alkoholi, młodzież piwo, wino, mniej procentowych, czy różne takie miksty, tak, różnych z sokiem niskoprocentowych alkoholi, które w tej chwili opanowują nasz rynek, no ale nie zmienia to faktu, że substancją czynną jest ciągle ten sam alkohol, ale pijemy dużo. Nie mamy w społeczeństwie wypracowanych takich standardów, które by w jakikolwiek sposób ograniczały picie alkoholu w naszym społeczeństwie. Znaczy, nie mamy tak, że na przykład tylko do obiadu albo tylko w weekend. Tak generalnie Polacy piją przy każdej możliwej okazji i każda możliwa okazja jest dobra. Z okazji imienin, z okazji jakichś tam świąt czy innych uroczystości rodzinnych, ale też pijemy po prostu, tak? Wieczorem siadamy, oglądamy telewizję, sięgamy po prostu po piwo czy po jakiegoś drinka. No dobrze, jeżeli się kończy na jednym, ale czasami zdarza się, że pijemy znacznie więcej. Alkohol po 18 roku życia, no jest jakby czymś wpisanym w dorosłość, więc piją wszyscy. Piją i młodzi, i starzy. Tak jak powiedziałam, trochę się to różni, aczkolwiek no, ta młodzież też dorasta. W związku z tym bardzo często jest tak, że zaczynali od piwa, a później przechodzą na mocniejszy alkohol, albo odwrotnie, bo to różnie może się zdarzyć. Jeżeli chodzi o chorobę, to ona dotyczy właściwie każdego, może dotyczyć każdego, kto pije, niezależnie od wieku, od płci, od wykonywanego zawodu, od wykształcenia, od miejsca zamieszkania, czy to jest miasto, wieś, czy małe miasteczko, czy jakaś metropolia. W zasadzie każdy z nas jest zagrożony, jeżeli pije dużo. To, że możemy właściwie na każdym rogu, w każdym miejscu znaleźć jakikolwiek alkohol, to wpływa na to, czy sprzyja temu, że po niego sięgamy chętniej. Poza tym taka dostępność też związana na przykład z godzinami nocnymi w szczególności, no bo to jest ta pora. Tak już trochę nam się zmieniło, powiedzmy w ciągu tych 20 lat, kiedy ja pracuję, że na przykład już mniej się pije w pracy, ponieważ pracodawcy nie tolerują tego. Natomiast właśnie przechodzimy na popołudnia czy wieczory, no i wtedy ta dostępność alkoholu powoduje, że po prostu po niego sięgamy. Natomiast w wielu krajach, gdzie jest ograniczenie, na przykład w krajach skandynawskich, gdzie na przykład trzeba pokonać większą odległość do sklepu, żeby kupić ten alkohol, no to oni obserwują spadek osób uzależnionych i spadek spożycia alkoholu.
to pojawienie się tak zwanych małpek. Pewnie wszyscy Państwo zauważyliście, ile w ogóle butelek tych właśnie małpek znajduje się na przykład w śmietnikach albo wręcz na trawnikach. Każdego ranka, jak się idzie na przykład ulicą, no to mnóstwo tego leżało właśnie gdzieś tam na poboczach dróg, ponieważ ta niewielka pojemność no kusi, tak? No bo to jest właściwie coś, co można włożyć do kieszeni, do torebki. Wygląda to atrakcyjnie, te buteleczki są małe, jakby nie kojarzą się, nie wiem, z nałogiem czy z jakąkolwiek patologią. Przecież to jest w sumie ile? 100 ml, 200 ml, do 300 przecież. To nie są jakieś wielkie ilości, a zawsze można włożyć do każdego miejsca. Ja jako osoba zajmująca się osobami chorymi mam do czynienia z ludźmi, którzy się zgłaszają. No to gdyby po tej zgłaszalności, to można by powiedzieć, więcej piją mężczyźni, bo jest ich więcej. Ale to wcale nie oznacza, że kobiety piją mniej, tylko albo rzadziej trafiają na leczenie, bardziej się ukrywają, jednak jest to społecznie mniej akceptowalne, a więc towarzyszy im znacznie większy wstyd, niestety, przy zgłaszaniu się do leczenia. W związku z tym można by powiedzieć, że skoro tych kobiet jest mniej, to one mniej piją. Myślę, że jestem też jakiś kawałek prawdy, bo nie można powiedzieć, że jeżeli byśmy dzielili na płcie, to jest po połowie. Natomiast jest bardzo taki nieprzyjemny czy niebezpieczny trend, bo już młode dziewczyny zaczynają w tej chwili pić. Kiedyś różnica między inicjacją alkoholową między chłopcami a dziewczynkami była kilkuletnia. W tej chwili to jest rok, dwa. Z badań wynika, że bliskość jakby tej inicjacji jest duża, znaczy zmniejszyła się znacznie. No, jesteśmy w takich warunkach, w jakich w tej chwili jesteśmy, czyli trwa pandemia, więc też więcej ludzi w związku z tym piją. I muszę stwierdzić, że tak wspólnie zauważyliśmy z kolegami, że właściwie od początku roku znacznie więcej się do nas zgłosiło członków rodzin niż osób uzależnionych. Myślę w ogóle, że ten trend się będzie pewnie jakoś tam wahał, czy będzie zmieniał, bo jako społeczeństwo w tych warunkach od roku trwających też pijemy więcej, siedząc w domu i mając innych też zajęć. Ale tak, zgłasza się więcej osób z rodzin. I to są zarówno szczególnie dorośli, partnerzy, żony, ale też rodzice osób uzależnionych, również dorosłe dzieci, które też cierpią i chciałyby coś w tej sprawie zrobić. Zgłaszamy się do specjalistów, czyli najlepiej do poradni leczenia uzależnień. W Polsce jest bardzo dobrze rozbudowana sieć poradni. W każdym powiecie musi być poradnia, która jest zakontraktowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. To właściwie jest rozwiązanie unikalne na skalę światową, że osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin mogą w Polsce leczyć się właśnie na fundusz, czyli mówiąc krótko, jakby nie z ich kieszeni, tak? Przynajmniej teoretycznie. Nie wymagamy żadnych skierowań, więc dostępność jest duża. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, w poradni mogłoby być więcej, ale jeżeli ktoś chce znaleźć, to znajdzie. I przede wszystkim zgłosić się do specjalisty po diagnozę. Nie po to, żeby zaraz podejmować leczenie, czy to już w jakiś sposób napiętnuje taką osobę. Po prostu porozmawiać, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy moje picie jest bezpieczne, czy ja jestem bezpieczny w związku z tym, jak używam alkoholu, to lepiej się zgłosić i porozmawiać o tym ze specjalistą, niż udawać, że nie ma problemu. Tak, też funkcjonuje w Polsce system związany z tak zwanym zobowiązaniem do leczenia i tutaj sąd rodzinny takim procesie jakby weryfikacji po badaniu przez biegłych, psychiatrę i specjalistę psychoterapii uzależnień może orzec czy nałożyć obowiązek poddania się leczeniu uzależnienia i wtedy w zależności od stopnia tego uzależnienia, od decyzji właśnie tych biegłych może być to leczenie w poradni ambulatoryjne, bądź też stacjonarne w jakimś ośrodku leczenia uzależnień.
To jest postanowienie sądu rodzinnego, w związku z tym to nie jest wyrok ani skazanie, tylko to jest informacja, obowiązek tego, że taki pacjent przez okres dwóch lat będzie monitorowany przez sąd, a najczęściej przez kuratora na zlecenie sądu, czy to leczenie podjął, jakie są skutki tego leczenia, czy należy przedłużyć ten obowiązek, czy on może po dwóch latach wygasnąć.